Bardzo proszę o ściśnięcie się bardziej, będzie lepiej. Nie musimy cały chodnik zająć, także będzie bezpiecznie. Ale będzie miło, jak będziemy stali grupą. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. W związku z tym postanowiliśmy... do hymnu. Uroczystość wojskowo-gminna, w związku z tym bardzo mi miło jest prowadzić tą uroczystość z przedstawicielem chorążym stabowym w stanie spoczynku, panem Wacławem Łutowiczem. Witamy państwa na uroczystościach, na podwójnej uroczystości, dlatego że dzisiaj 70. roczny pomnik w mini Muzeum Lotnictwa w Redzikowie. I właśnie z tych okazji witamy dowódcę bazy USA w Redzikowie, komandora porucznika Keitha Nielsena. Witam byłych dowódców pułku, pułkownika pilota Janusza Dorożyńskiego, pułkownika pilota Franciszka. Również witam 21. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Kapitan Sylwester Lipiński, szef sztabu. Również miło mi powitać pułkownika Jana Karasia, prezesa Stowarzyszenia Służb Mundurowych w Słupsku. Również chorążego Rafała Ostasia, batalion ochrony bazy. 8. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. A są, mam nadzieję, z nami, sprawdzaliśmy listę, ale nie wiem, czy zdążyliśmy wszystkich wyłapać. Pułkownik pilot Władysław Wołkowski, pułkownik Zdzisław Kropiński, pułkownik pilot Edward Fudro, pułkownik Witold Włodarczyk, pułkownik Edward Szłykowicz, pułkownik Eugeniusz Safader, pułkownik Józef Rod... Aeroklubu Słupskiego, Ireneusz Mikucki, Grzegorz Rataj. Witamy. Miło mi jest powitać wykonawcę mocowania samolotu TS-11 Iskra. Nowość, jeżeli chodzi o pomniki lotnicze, Radosława Niebieszczańskiego, Dariusza Perlińskiego, przewodniczący Rady Gminy Słupsk, radnych Gminy Słupsk, media i wszystkich przybyłych na... Teraz chciałbym prosić o zabranie głosu gospodarza terenu, wójta gminy Słupsk, panią Barbarę Dykier. Która jest
jakby takim ostatnim dopełnieniem całej tej pięknej ekspozycji samolotu w Brydzikowie. Szanowni Państwo, historia pułku to przede wszystkim historia służących tam oficerów, lotników i wszystkich pracujących tam ludzi. To historia Redzikowa. Dzisiaj oddajemy hołd i pamięć wszystkim lotnikom i wszystkim osobom pracującym w 28 pułku, tym, których dzisiaj już z nami nie ma. Jak mocne więzi połączyły pracujących w pułku ludzi, widzimy poprzez działanie Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Pułku. To dzięki ich zaangażowaniu historia pułku jest cały czas żywa, a co najważniejsze, jest przekazywana kolejnym pokoleniom. Powstanie Izby Pamięci Pułku. Inicjatywa utworzenia tu właśnie w Redzikowie pomnika samolotu. To wszystko zasługa działaczy stowarzyszenia. Bardzo Wam za to bardzo, bardzo dziękujemy. Ja chciałabym bardzo podziękować również naszej Radzie Gminy za możliwość sfinansowania całego tego przedsięwzięcia. Kilka lat temu ustawienia tych pomników, a dzisiaj tej naszej iskiereczki. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tym procesie, który dzisiaj mamy zaszczyt i okazję otworzyć. Wszystkim byłym lotnikom, oficerom, wszystkim związanym z 28 Pułkiem życzę dużo zdrowia, nieustającej pasji do lotnictwa, dzięki której pamięć i historia pułku jest tak pięknie pielęgnowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 15 minut, a ty masz się zmieścić najwięcej w 15 minutach. Czyń to. Żeby wspólnie uczcić 70. rocznicę powstania 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, jak również być przy odsłonie. Chcę zmieścić 15 minutach, aczkolwiek trudno jest 48 lat zmieścić w 15 minutach, w tym jeszcze 20 lat Stowarzyszenia Przyjaciół 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Ale postaram się. 28. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego został sformowany na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej z dnia numer 0096 z dnia 11 grudnia 1951 roku oraz rozkazu dowódcy Wojsk Lotniczych numer 018 z dnia 21 maja 1952 roku na bazie istniejącej 10. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Powietrznej w Redzikowie. Gotowość bojową pułk osiągnął 1 listopada 1952 roku. W dniach między 15 a 16 września 1952 roku grupa 10 samolotów MiG-15 i MiG-15 UTI została przebazowana z lotniska Bemowo do Redzikowa. Grupą tą dowodził major pilot Wasyl Krymski, który został zarazem pierwszym dowódcą pułku. Szefem sztabu został podporucznik Piasecki, zastępcą do spraw pilotażu kapitan pilot Wiktor Iwoń, szefem strzelania powietrznego kapitan pilot Mieczysław Ciesielski, starszym inżynierem porucznik Sawicki. W 1953 roku wprowadzono pierwsze samoloty MiG-15 bis. O tajności tego samolotu świadczy fakt, iż stojanki z tymi samolotami były odosobnione, otoczone drutami kolczastymi, ochronionymi przez wartowników. To się działo na ziemi, natomiast w powietrzu no nie można było tego zrobić. I tutaj jest niechlubna karta w historii pułku, kiedy to 5 marca 1953 roku podporucznik Jarecki uciekł na wyspę Bornholm, za co dostał wyróżnienia, pieniążki od władz amerykańskich, ponieważ ten samolot był tajemnicą, a chcieli tę tajemnicę rozszyfrować, ponieważ przegrywali Amerykanie na froncie w Korei. Ale to jest jedna tylko niechlubna, pozostałe już są wspaniałe. W 1956 roku trafiają do Redzikowa cztery samoloty przechwytujące MiG-17P wyposażone w radar pokładowy, dzięki któremu mogły operować w każdych warunkach atmosferycznych. Od 15 sierpnia wprowadzane zostały pierwsze 24-godzinne dyżury bojowe. Rok 58 grupę pilotów i techników przeszkolono na samoloty MiG-19 w Nowosiejce
koło Krasnodaru. Były to pierwsze samoloty naddźwiękowe w lotnictwie polskim. Na początku grudnia dostarczono z Modlina pierwsze samoloty MiG-19P, a następnego roku samoloty MiG-19PM. W latach 65-66 trafiły pozostałe samoloty z 39. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mierzęcicach. 11 października 1959 roku generał brygady pilot Michał Jakubik wręczył sztandar dla 28. Pułku. Rada Państwa na podstawie dekretu z dnia 9 listopada 1955 roku o znakach sił zbrojnych nadała sztandar jako symbol niezłomnej wierności dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, honoru, męstwa, sławy wojennej i tradycji jednostki wojskowej. Po wprowadzeniu korpusów pułk przechodzi pod dowództwo 2. Korpusu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju z dowództwem w Bydgoszczy. Piloci naszego pułku, podpułkownik pilot Jan Kamela, major pilot Józef Caputa, podporucznicy Władysław Pełka, Stanisław Raszewski, Franciszek Koźlak, Tadeusz Gut, Alojzy Zgądek, Marian Winciaszek oraz podporucznicy Ryszard Tomaszewski oraz Waldemar Woźniak brali udział w defiladach organizowanych w 1957-1959 roku w ugrupowaniu 3 rąbów po 16 samolotów, w 1960 defiladzie 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem w locie tzw. Tafli, a w 1966 w defiladzie tysiąclecia państwa polskiego. 16 samolotów MiG-19 w Szuku Grot oraz w defiladzie 25-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W dniu 19 maja 1973 roku w Rydzikowie wylądowały pierwsze samoloty MiG-21 FF. Dwa pierwsze samoloty bojowe przeprowadzili kapitan Mirosław Hermaszewski oraz kapitan Stanisław Sołtyciński, natomiast samolot MiG-21 UM kapitan Ignacy Jonik wraz z kapitanem Alfredem Stalingerem. Rok 1976 w klubie oficerskim w Rydzikowie, na miejscu którego stoi teraz lądowisko kultury, była odprawa dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, na której to major pilot Mirosław Hermaszewski dowiedział się o przeszkalaniu na nowy typ statku powietrznego, w którym w niedługiej przyszłości stał się statek kosmiczny. Rok 79 po przeszkoleniu w Ługawoje grupa 13 pilotów oraz 28 osób personelu technicznego na uzbrojenie w 28 pułku weszły samoloty MiG-23 oraz MiG-23UB. Pierwsze loty szkoleniowe odbyły się 11 czerwca 79 roku w Mińsku Mazowieckim na samolocie MiG-23UB o numerze wocznym Lotnictwa Myśliwskiego, szef sztabu Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej Kraju, generał dywizji pilot Henryk Pieczek. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali magister Joanna Pawluk, dyrektor banku PKO SA oraz magister inżynier Władysław Rajszczak, wójt gminy Słupsk. Nie sposób nie wspomnieć o jedynym kapelanie naszego pułku, księdzu majorze Włodzimierzu Jankowskim, który był nie tylko kapelanem, żołnierzem, ale również przyjacielem moim, jak również wielu żołnierzy, którzy z nim współpracowali. Podczas swojej działalności piloci brali udział w zawodach tytułu mistrza walki powietrznej, obrony powietrznej kraju, w drugich zawodach tytuł ten zdobył klasyfikacji indywidualnej kapitan pilot Bogdan Sokołowski, natomiast w szóstych zawodach trzecie miejsce zajął kapitan pilot Zbigniew Kopacz. Do 1988 roku pułk brał wielokrotnie udział w ćwiczeniach Układu Warszawskiego między 1995 roku, kiedy to jeszcze Polska nie była w NATO. Grupa 4 samolotów MiG-23 MF i UB wraz z pilotami obsługą naziemną wzięła udział w ćwiczeniach pod kryptoninem Amber Express, w którym piloci brali udział we współpracy w wspólnych lotach z maszynami sił powietrznych Niemiec. Natomiast w 1997 piloci obsługa naziemną przestrzeni w polsko-amerykańskim wyróżnił punkt dyplomem i pucharem Przewodnik za bezpieczeństwo lotu, który w 1997 roku pułk otrzymał na własność. W naszym pułku służyli żołnierze, piloci Piotr Waszewski, Włodzimierz Szczucarek oraz Sławomir Kałuziński i Mieczysław Walentynowicz. Podczas lotu szkolenia, która to ekspozycja imituje nam nasze lotnisko, na którym spędziliśmy wiele lat, a jeszcze więcej godzin. Ostatni lot wykonali piloci, ostatni dowódca pułku, podpułkownik pilot Bogdan Wójciek oraz major pilot Antoni Czernic. Rozkazem jawnym numer MON PF24 z dnia 3 października 2000 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o rozformowaniu 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przyjaciół 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. W skład komitetu weszli podpułkownik Zdzisław Kropiński, major Zdzisław Drewniak, major Stanisław Pustra, major Janusz Chył,
starszy chorążyk Paweł Ryszard Kura, starszy chorążyk Andrzej Kalinowski, Krzysztof Batów. Pierwszym prezesem został Zdzisław Drewniak. Klimczuk. Po 2,5 roku mam zaszczyt pełnić tą funkcję osobiście. Dzięki naszej pani wójt, ówczesnej dyrektor Szkoły Parku, powstaje Izba Pamięci. W 2014 otwarta zostaje ta ekspozycja samolotu, w której się znajdujemy. Jest to własność gminy, która w imię naszego pułku. Organizujemy patriotyczne wycieczki patriotyczne, pikniki, rozliczne podejmujące się między materu, pielęgnowanie tradycji 28 czerwca. Uczynić. Państwo, teraz w Rymie hymnu lotników przemieszczamy się pod samolot TS-11 Istra. To nie jest dobry pomysł. I po przecięciu wstęgi udajemy się do szkoły. Nieotyczny ślad, niestraszny wrog kuba, niestraszny wiatr co pie. Jesteśmy wolni parlamenci o tysiące lat. A jeśli dla nas, choć padnie znów, stara pomnie szlak. Za krótko chodzą śmiały silni kamerzy. Chodźmy, dla fotoreporterów. Ja jeszcze dodam, że w szkole czeka wojskowa grochówka, także warto się udać i zaoszczędzić na dzisiejszym obiedzie. I to jest ten moment właśnie na brawa. Na tym samolocie wielu pilotów, którzy przyszli tutaj do rędzikować, realizować dalej swój kurs pilotażu, na tym samolocie i więcej lat latali. Także jest to pamiątka też i sentymentalna, chociaż nie była na wyposażeniu naszego. No i chyba ten samolot prezentuje się tutaj najbardziej spektakularnie. No. Rządowa jak najbardziej. Wspólnie pomagaliśmy pozyskać tą Iskrę. Pozyskaliśmy, pomogliśmy. To co mogliśmy być, pomogliśmy z własnej strony. Malowaniem, składaniem i tak dalej. I za to chciałbym pani wójt podziękować za wytrwałość. I na ręce pani wójt podziękować również panu Jaśkiewiczowi, wicewójtowi, pani Ewie Guzińskiej, która była tu pośrednikiem między gminą a stowarzyszeniem, dzięki którym rzeczywiście ta Iskra tutaj stoi. Z panem Jaśkiewiczem byliśmy w 41. bazie, z panem wójtem, także też duża pomoc, zasługa. Dziękuję serdecznie, bo bez was by tego samolotu tutaj nie było. Bardzo dziękujemy, ale podziękujemy batalionowi ochrony bazy, bo przecież przez jakiś czas ta iskierka tam funkcjonowała. Jak najbardziej. Chciałem na końcu to powiedzieć, nadmienić pana pułkownika, dowódcę batalionu ochrony bazy, pana Kowalskiego, ponieważ przyjmując obowiązki dowódcy batalionu. Dziękuję serdecznie. Panie kapitanie, w imieniu własnym i panie wójcie, myślę, proszę podziękować panu kapitanowi, jak również żołnierzom, którzy pomagali nam tym, że mogliśmy serdecznie. Dziękuję. Rydzikowie, zapraszamy do drugiej części Rydzikowa, zapraszamy do szkoły. Tam dalsza część uroczystości, ja w szkole. Thank you.
Thank you.
Wysoki Bóg skupiają w Panie Pożyczy, że staramy się ożywiać.
proszę Państwa, patrzę, dwóch panów sobie obok Biedronki i sobie rozmawiają. Jeden będzie mówił, słuchaj, co ty się dzieje?